Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć i czemu Awizonosz. I zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Przed nami przebudowa Kondratowicza. Jeszcze trwa. Zaczęła się podczas ukończenia budowy metra, a trwa do dzisiaj. W teorii jest zaplanowane to właśnie na okres 2022 roku i 2023. A co o tym dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie? Wspomniał Pan tutaj o Kondratowicza. Kiedy jest planowane zakończenie budowy tej ulicy? Tutaj niezmiennie, jak mówimy o drugim kwartale tego roku, środki, które mieliśmy przyznane przez Radę Miasta Stołecznego w Warszawie, były w połowie przeznaczone na rok 2022 i 2023. Rozpoczęliśmy bezpośrednio po zakończeniu budowy metra. Wcześniej jakby te prace nie mogły być prowadzone, ponieważ teren był zajęty na, jako teren budowy, miejsca usuwania kolizji. Też część kolizji było usuwanych jakby w cieniu naszej inwestycji, między innymi przebudowa wielkiego ciepłociągu w ciągu ulicy Chodeckiej i Kondratowicza. Te prace musiały być przełożone na zakończenie budowy metra i tak się też zadziało. Większość robót asfaltowych mamy już wykonanych. W tej chwili są nasadzenia, 5 sygnalizacji, które wymagały budowy bądź remontu, też zostały wybudowane, oświetlenia wykonane w 85%, tak więc drugi kwartał tego roku jest jak najbardziej realny, jeśli chodzi o zakończenie tej inwestycji. W tej chwili mamy warunki atmosferyczne takie, które pozwalają prowadzić część prac, natomiast nie wszystkie. Mamy sporo obszaru, które jest już przygotowane pod asfaltowanie czy pod układanie nawierzchni mineralnej, natomiast jakby warunki atmosferyczne są takie, że akurat ani asfaltowania, ani układania nawierzchni mineralnej nie możemy jeszcze przeprowadzić, ale myślę, że w drugiej połowie marca, być może na początku kwietnia, jakby ten postęp będzie bardzo widoczny, bo w tych miejscach, które przygotowywaliśmy w okresie późnej jesieni i zimy, będziemy mogli w końcu położyć nawierzchnię i będzie pozytywny odbiór mieszkańców, bo te prace, które w tej chwili mocno postępowały, ale były mniej widoczne przez to, że nie były kończone, one w tym ostatnim aspekcie ułożenia warstwy asfaltowej są dokończone i będzie takie poczucie jakby pokończenia pewnych obszarów. No tak jak powiedział Pan Dyrektor, tak to mniej więcej wygląda, z tym, że to nagranie jest sprzed 2 tygodni, bo to jest mniej więcej z początku tego miesiąca, więc trochę się zmieniło. Na przykład się już ociepliło, więc prace faktycznie ruszyły, dlatego też pojawiam się tutaj ponownie z kolejnym filmem, abyśmy mogli zobaczyć dokładnie, jak to wszystko wygląda. Przejdziemy sobie nad całą budową teraz na początku, później dokładnie zerkniemy sobie na wszystkie elementy budowy, bo nie wszędzie, gdzie ruch samochodowy już jest, wszystko zostało zakończone z przebudową. Jedyne miejsca, gdzie faktycznie jest gotowe już wszystko, to są dwie stacje metra. Stacja metra Brudno i stacja metra Kondratowicza. Tam faktycznie wszystkie prace są skończone i zrealizowane, ponieważ to było realizowane w ramach budowy metra, jako nie dopiero właśnie przez ZDM, tylko przez metro warszawskie ta przebudowa, dlatego też wygląda trochę inaczej, jest szersza ulica z tym większym pasem dzielącym. Natomiast tutaj już się zaczyna nowa Kondratowicza, gdzie widzimy właśnie jedyny fragment ulicy, który jeszcze nie jest oddany do użytku. To jest właśnie ta lewa ulica, którą tutaj widzimy, to jest jezdnia północna i ona jeszcze nie jest oddana do użytku, jeszcze chwilę musimy poczekać faktycznie, ale tak jak powiedział prezes, znaczy dyrektor, to jeszcze chwilę tutaj trwa, ponieważ były problemy zimowe. No wiadomo, jeżeli jest zima, jest wilgotno, to nie powinno się robić tego typu części, jak asfaltowanie, bo później po prostu to może wszystko dosadzić, a tego byśmy nie chcieli i będzie trzeba od nowa wszystko robić. Dlatego to się nie działo w tym momencie, ale tutaj możemy zobaczyć, że już tak, fragment ścieżki rowerowej po prawej stronie się pojawił, asfaltowy. Dalej widzimy tutaj mniej więcej zarys tej ścieżki rowerowej po prawej stronie, po lewej stronie jest przejazd przez parking, tutaj mniejsze prace, no i oczywiście mamy kolejną stację metra, czyli metro Kondratowicza w tym miejscu jest tutaj. To trzeba przyznać, z tym, że jak widzimy na tych ujęciach bezpośrednio, no tutaj jest wszystko gotowe, tak? Tak jak powiedziałem wcześniej,
miejsca, gdzie jest metro, jest, a tam, gdzie ZDM robi, to jeszcze robi. Bo prace ZDM-owe rozpoczęły się dopiero po zakończeniu budowy metra i one trwają mniej więcej 2 lata, tak to było zaplanowane, z tym, że całe oddanie do użytku Konatowicza było planowane na koniec roku 2022. Nie udało się to, prace źleniowe miały się dziać w tym roku tylko i wyłącznie i przy ścieżkach rowerowych. Jest jak jest i ulice jeszcze nie wszystkie są gotowe, czyli właśnie ten fragment Konatowicza. Natomiast to się teraz dzieje i miejmy nadzieję, że niedługo się to skończy. Co ważne i warto to podkreślić, może w tym momencie właściwie na czym polega ta przebudowa. Przebudowa polega na tym, aby nie zmieniać ilości pasów, a zmienić wygląd ulicy. Czyli oczywiście więcej zieleni, więcej drzewek, mniejszy pas zielący, bo to była rezerwa pod tramwaj, który nie powstał. Wiecie, takie rezerwy są w różnych miejscach w Warszawie, nawet na lotnisko taką jedną rezerwę mamy, ale one nie są zawsze wykorzystywane, po prostu lepiej mieć miejsce, niż później go nie mieć. Ale ponieważ tutaj mamy już metro, więc tramwaj nie powstanie na górze, to taka rezerwa mogła zostać całkowicie zlikwidowana tam, gdzie można było to zrobić. Nad metrem tego nie dało się zrobić, ponieważ tutaj trzeba byłoby zmieniać projekt, zgodnie, a jego nie można zmienić, ponieważ to było dofinansowane ze środków Unii Europejskiej i wtedy takich projektów właściwie lepiej już nie ruszać, bo tam jest mnóstwo papierologii, które musi być robione podczas zmian projektowych i dalszych etapów. Natomiast w tym miejscu możemy zobaczyć fragmenty, które są aktualnie przebudowane i właśnie w ramach tej przebudowy, pomijając mnóstwo zieleni, powstaną też nowe drogi rowerowe na całym ciągu, asfaltowe, nie chodnikowe czy inne, jak wcześniej to wyglądało. No i sygnalizacja świetna, aby wszędzie było większe bezpieczeństwo, jak na przykład tutaj wjazd bezpośrednio na Szpital Brudnowski, teraz jest większym skrzyżowaniem ze ścieżkami rowerowymi i przejściami dla pieszych, czego wcześniej nie było przy przejazdów rowerowych. No i miejsca parkingowe są też w teorii trochę lepiej poukładane, bardziej dostosowane, też miejsca dla osób niepełnosprawnych, z niepełnosprawnościami, no i ogólnie wygląda to według mnie trochę też lepiej. Oczywiście musimy poczekać też faktycznie zrobić to już wiosnę, taka pełną parą, bo na razie to my tutaj widzimy, że mniej więcej gdzie są drzewa, ale one wyglądają jak takie patyki wbite w ziemię, więc dopóki nie będziemy mieli faktycznie liści, to będziemy musieli jeszcze poczekać, żeby faktycznie zobaczyć ten element zazielenienia. Tu jest ulica Chodecka, o której mówił właśnie pan dyrektor. Tak to wygląda w tym miejscu. Te prace były tutaj przez długi okres czasu, było dosyć zwężenie tej jezdni. Ruch jeszcze był właściwie usunięty, wzdłuż Konatowicza nie dało się przejść tutaj. Na szczęście to wszystko jest już za nami, skrzyżowanie prawie już całkowicie funkcjonuje poza jednym wjazdem w Konatowicza w kierunku metra Brudno. No i ścieżki rowerowe nie istnieją na razie cały czas, przejścia dla pieszych są co prawda, ale chodniki też nie wszędzie się łączą, jak widzimy w niektórych miejscach po prostu się kończą, urywają ślepo, tam widzimy właśnie taką ścieżkę rowerową, która się po prostu kończy ślepo. No i to dlatego, że właśnie te prace teraz ruszają, ponieważ się zrobiło ciepło, jest też już mniejsza wilgotność, więc cała gleba i cała, wszystkie te elementy mogą być realizowane trochę szybciej i trochę lepiej. Następnie przekręcamy się na ten odcinek, który jest aktualnie właśnie jeszcze w budowie, tu widzimy jeden przystanek autobusowy, który jeszcze powstaje, jest on faktycznie z zatoczką, więc autobusy na spokojnie będą mogły tutaj wjeżdżać, nie zatrzymując ruchu samochodów. Będzie wiata, widzimy miejsce na wiatę przystankową. No i dalej, ścieżka rowerowa tutaj też jest po prawej stronie, po lewej stronie jest już mniej więcej ta droga rowerowa, ale tam widzimy, że nie ma jeszcze asfaltu. Też są przejścia co parę metrów dosłownie pomiędzy Parkiem Brudnowskim a tymi miejscami parkingowymi. Nie wiem, czy aż tyle przejść dla pieszych trzeba było to zrobić przez tę drogę rowerową. Trochę mam odczucie, że zbyt dużo tego. No dobrze, no faktycznie może piesi wychodzący z samochodów jak najkrótszą drogę chcą i faktycznie nie chcą chodzić na okrągło i by po prostu chodzili po zieleni. No myślałem się, że tak czy siak będą chodzić po zieleni, ale może to jest jakieś wyjście, chociaż według mnie to trochę słabo wygląda, żeby to aż tak było wszystko podzielone. Tutaj dalej mamy mniej więcej przekrój, jak wyglądał jeszcze stary podczas przebudowy parking w tym miejscu, ale jest już zakres mniej więcej tych miejsc parkingowych nowych, nowej Konatowicza. No i tutaj powstaje też tutaj widzimy składowisko jeszcze części technicznych, które w tym miejscu jest i też tu będzie nowe przejście dla pieszych, żeby było to przejście dla pieszych, ale będzie teraz sygnalizacja świetną i na razie go jeszcze nie ma i tam też będzie przystanek autobusowy, którego też jeszcze aktualnie nie ma funkcjonującego w żadnym kierunku w tym miejscu, więc tamten przystanek spokojnie wróci przy wentylatorni metra. Natomiast tutaj dalej lecąc bezpośrednio możemy zobaczyć już koniec tej przebudowy, przynajmniej od tej strony, bo tu jest łącznik już z metrem, który jest całkowicie gotowy od tego skrzyżowania. Tam dalej do metra Brudno są i ścieżki rowerowe i wszystko. Przejazdy rowerowe tutaj są, ale nie są oddane do użytku, więc no cóż, no nie pojeździcie sobie.
Wjazdy, wszystkie skrzyżowania są gotowe, poza tym jednym z Konatowicza, od smetra Konatowicza. No i tutaj na koniec jest ta ścieżka rowerowa, o której wam mówiłem właśnie. Ona po części już ma asfalt, w sensie pierwszą warstwę asfaltu, dalej już jej nie ma. Są nowe latarnie, jakieś nawet parki, takie małe, żeby to się połączyło z tym parkiem Dudnowskim w całości. No i tak to wygląda też z poziomu rowerzysty właściwie, jakbyśmy tutaj byli. Chciałem wam to pokazać. Całkiem ładna nowa droga, tak jak powiedziałem, musimy poczekać, aż faktycznie się pojawią liście na drzewach, to wtedy będzie jeszcze ładniej wyglądać. Nie mogę się doczekać, szczerze powiedziawszy, aby zobaczyć tą właśnie trasę, na której teraz lecę, tylko z tymi elementami zielonymi, które faktycznie będą dosyć ładnie wyglądać. No bo to będzie droga rowerowa po prostu na skraju i na granicy Parku Dudnowskiego i ulicy, więc całkiem ładnie będzie się komponować. No i te miejsca parkingowe na całej długości też będą dobrym dojazdem faktycznie, czy miejscem do pozostawienia pojazdów. Nie tylko w celu przesiadki metro samochód, ale również w celu przesiadki na przykład, aby dojść do parku. Mam nadzieję, że nie będzie tylko i wyłącznie całkowicie zapełnione przez osoby dojeżdżające z okolicy, na przykład z Kobyłki czy z Marek i parkując w tym miejscu, ale mam nadzieję, że też faktycznie inne osoby w tym miejscu będą korzystać z tych miejsc parkingowych właśnie w celu dojścia do parku. A jak to będzie, to zobaczymy sami, ale mam nadzieję, że taki film się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej takich materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek. Kolejny film z tej inwestycji pojawi się za 2 miesiące, chociaż sama inwestycja, tak jak dowiedzieliście się przed chwilą, jest planowana na najbliższe jeszcze parę miesięcy, bo do końca, znaczy do połowy mniej więcej tego roku, czyli wakacje, możemy czekać na otwarcie oficjalne. Cześć!